Podczas twojej nieobecności w meczu z Piastem wiele osób mówiło, że brakuje cię na boisku, bo jesteś prawdziwym szefem gdańskiej obrony. W spotkaniu z Lechem udowodniłeś, że nie przez przypadek tak się o tobie mówi. To miłe słowa, ale nigdy nie dowiemy się, jaki byłby wynik spotkania w Gliwicach, gdybym w nim zagrał. Owszem, mecz z Lechem był w moim wykonaniu bardzo dobry, ale to zasługa całej naszej drużyny. Wynik 0-0 nie jest zły. Przed nami dwa mecze na własnym stadionie i wierzymy, że przybliżą nas one do gry w europejskich pucharach. Mówi się, że jeżeli nie można wygrać spotkania, to trzeba je zremisować. Jak więc traktujecie ten punkt wywalczony w Poznaniu? Z pokorą czy jednak lekkim niedosytem? W końcówce meczu mieliśmy kilka świetnych okazji do zdobycia bramki. W pierwszej połowie to Lech był lepszy i uważam, że z przebiegu całego spotkania ten remis jest sprawiedliwy, ale tak jak wspomniałem wcześniej, przed nami dwa spotkania w Gdańsku i koncentrujemy się już tylko na tym, aby odnieść w nich jak najkorzystniejszy rezultat. Jako obrońca możesz być chyba zadowolony, że Lechia nie straciła w tym spotkaniu żadnej bramki, zwłaszcza że nie było to prostym zadaniem. Oczywiście bardzo mnie to cieszy. Dla mnie jako obrońcy zachowanie z tego kąta to najważniejsze założenie w każdym meczu. Wierzę, że w najbliższych spotkaniach także zagramy na zero z tyłu, ale ciesząc się po końcowym gwistku z kompletu punktów.